Dzień dobry, w naszym studiu Leszek Miller, były premier, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i oczywiście jeden temat, temat, o którym wszyscy myślimy, mówimy, słuchamy, czyli atak, próba zamordowania, bo bądźmy precyzyjni, ten pan, który wtargnął na scenę, chciał zamordować prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Tak, dobrze pan to ujął, to trzeba mówić w takich kategoriach. No i nasze myśli biegną do gdańskiego szpitala, gdzie walczy o życie człowiek, już nawet nie prezydent Platformy, nie prezydent, nie pisowiec, nie człowiek SLD, tylko po prostu człowiek. I życzymy temu człowiekowi zwycięstwa w tej walce i powrotu do zdrowia i objęcia tych wszystkich ważnych dla społeczeństwa gdańskiego prac, które dokonywała, które zostały tak dobrze ocenione w ostatnich wyborach samorządowych. Jakkolwiek rzeczywiście pan Paweł Adamowicz pewnie nas teraz nie słucha, bo ma inne rzeczy na głowie, to moje myśli są też z rodziną. No, to, co muszą przeżywać jego najbliżsi, to jest rzecz nieprawdopodobna. Wie pan, w tym wszystkim pocieszające, chociaż niedobre, ale pocieszające jest to, że politycy się potrafili zachować. W większości, bo pewnie nie wszyscy. No tak, Krystyna Pawłowicz nie potrafiła. Natomiast, wie pan, mnie cały czas stoi przed oczyma ten obraz triumfującego bandyty, który biega po scenie pełnej ludzi z 15-centymetrowym nożem w ręku. I nikt nie reaguje, a w każdym razie nikt, kto powinien reagować. Ale wtedy też z drugiej strony była sytuacja absolutnego szoku. Nikt do końca nie widział, co się stało. Paweł Adamowicz stał z boku, podbiega do niego człowiek, który jakoś go tam, nie wiem, szarpie się z nim, klepie go, poklepuje. Nikt tego z daleka przecież nie widział. Wie pan, to nie jest usprawiedliwienie, dlatego że na scenie było pełno ludzi. I przynajmniej kilka z nich musiało to widzieć w szczegółach. I ten obraz na pewno utrudni pracę rządowym propagandystom, którzy przy każdej okazji powtarzają, że Polska jest bezpieczna na tle zwłaszcza innych krajów. Otóż okazuje się, że jest bezpieczna, dopóki nie zostanie zaatakowana. Zgoda, to tak pewnie jest rzeczywiście, ale to wszyscy jesteśmy bezpieczni, dopóki ktoś nas nie zaatakuje. Natomiast ta sytuacja jest też trochę sytuacją bez wyjścia, bo pojawiają się głosy, że policja, a nie firmy ochroniarskie powinny zajmować się ochroną właśnie takich imprez masowych. Pan był szefem MSW, no i co? I rzeczywiście to policja powinna ochraniać wszystkie takie imprezy? Nie, ja uważam, że firmy ochroniarskie niech robią to, co robią, tylko bardziej profesjonalnie. I jeżeli jakieś wnioski powinny zostać wyciągnięte z tego nieszczęścia, to takie, żeby w przyszłości każdemu następnemu bandycie nie było tak łatwo zranić czy zamordować kolejnego człowieka. Dobrze, to ja zadam konkretne pytanie. Dobrze, ale to w takim razie, jeżeli to firmy ochroniarskie mają ochraniać, to jak pan chce zwiększyć ich profesjonalność? Przecież pan wie, kto jest zatrudniany w firmach ochroniarskich, albo młodzi chłopcy, którzy no, nie mają innych ofert pracy, za to są wystarczająco, nie wiem, silni i duzi, albo emeryci. No to zmieńmy zasady przyjmowania, zasady szkolenia. No wie pan, nie można niczego nie zrobić, dlatego że to się przecież taka sytuacja może powtórzyć. Tym bardziej, że mamy do czynienia z bezwzględnym bandytą. Ja nawiasem mówiąc uważam, że błędem jest taka polityzacja tej akcji tego człowieka, bo to nie jest żaden ideowy polityk, to jest bandyta. To jest... czy człowiek związany z jakimś światopoglądem, który chce dokonać zamachu z powodów wcześniej z rewolwerem napadał na banki. To jest pospolity bandyta i przypisywanie mu jakichś intencji politycznych jest błędem, a co więcej wychodzi, zdaje się, naprzeciw jego oczekiwań. Więc no, jeżeli nie zostaną wyciągnięte żadne wnioski z tego nieszczęścia, no to przecież takich szaleńców nie brakuje w Polsce. Jeszcze raz, pan był ministrem spraw wewnętrznych, pan był premierem. Jakie wnioski powinny zostać wyciągnięte z tego typu sytuacji? Co by pan zrobił, będąc teraz, czy to na miejscu Joachima Brudzińskiego, czy to na miejscu Mateusza Morawieckiego? No przede wszystkim postarałbym się o dokonanie bardzo głębokiej analizy wszystkich działań, które były podejmowane
i ocenił skuteczność tych działań. Jeżeli są zmiany potrzebne w ustawodawstwie, to trzeba te zmiany dokonać w taki sposób, żeby z jednej strony kooperacja między policją a firmami ochroniarskimi była pełniejsza, a z drugiej strony... A jak ma wyglądać taka kooperacja między firmami ochroniarskimi a policją? Jest impreza masowa, powiedzmy nie tak spektakularna, ale nie wiem, no, nikogo nie obrażając, dzień ziemniaka w jakiejś gminie. Niech pan pozwoli. A z drugiej strony, żeby poziom świadczonych usług, czyli poziom zapewnienia bezpieczeństwa przez te firmy ochroniarskie był większy. No, no nie można niczego nie zrobić. Nie, ale wie pan, ale z drugiej strony to, co mnie zawsze zdumiewa w polskiej polityce od wielu lat, to jest taka akcyjność. Jak jest problem z dopalaczami, to piszemy ustawę o dopalaczach. Jak się wydarzy tragedia w escape roomie, to się zajmujemy escape roomami. Teraz będziemy sprawdzać firmy ochroniarskie. A czy my nie możemy nas być mądrzy przed szkodą? Możemy. Na tym polega inteligencja każdej władzy, żeby działała w sposób profilaktyczny, bo niezależnie co jeszcze dzisiaj, czy w następnych dniach powiemy, to odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, wszystkim obywatelom, niezależnie od ich poglądów politycznych, nie spoczywa na firmach ochroniarskich, tylko na władzy, na tych, którzy rządzą i którzy mają instrumenty, aby użyć je w obronie bezpieczeństwa obywateli. Choć pan, jako były premier, powinien być tu ostrożniejszy w ferowaniu takich opinii, bo przecież za pańskich rządów też ludzie ginęli, też byli mordowani, byli zadźgani nożem, byli zastrzeleni. Oczywiście i myśmy się starali właśnie wyciągać tego rodzaju wnioski, ale tutaj mamy przypadek jakby inny, dlatego że ofiarą tego zamachu, próby morderstwa, mam nadzieję, że próby morderstwa, padła osoba publiczna. I to zawsze ściąga większe zainteresowanie i też... No dlatego o tym rozmawiamy, to prawda. Mamy, pewnie gdyby to było... No właśnie, ale myślę, że tak, że możemy poruszyć też przecież inne tematy, natomiast jeszcze raz solidaryzować się ze wszystkimi, którzy życzą panu prezydentowi Adamowiczowi szybkiego powrotu do zdrowia i przekazują wyrazy solidarności z jego rodziną, z jego przyjaciółmi, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Dobrze, to poruszymy też pewnie inne tematy na rmf24.pl i w interi.pl. A słuchaczom radia powiemy tak, proszę państwa, jeśli państwo potrafią się nie modlić, to módlcie się, jeśli chcecie oddać krew, ona zawsze się przyda, oddajcie krew. Rodzinie Pawła Adamowicza mówimy, no cóż, co możemy w tej chwili zrobić, to robimy. Staram się być z państwem i myśleć o was wszystkich. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. O polityce na rmf24.pl i w interi.pl. No dobrze, to teraz rzeczywiście jakkolwiek nie da się uciec od pamiętania o tym, co się stało, to porozmawiamy o polityce, a dzieją się rzeczy ważne i rzeczy, powiedziałbym, nawet jeśli one nie są na pierwszych stronach gazet, bo wszyscy pewnie się będą interesować, czy pan Leszek Miller wystartuje z list PoKo, czy pan Leszek Miller nie wystartuje z list. Pan pewnie nam nie powie tego, prawda? Czy pan wystartuje z list? Nie, już panu wielokrotnie mówiłem, że z różnych powodów, także sytuacji rodzinnej, w tej chwili nie rozważam możliwości startu. Nie rozważa pan. Nie rozważam, chociaż... Mówił pan parę dni temu, że to jest bardzo kuszące. Bardzo kuszące, ale nie rozważam w tym sensie praktycznym. A gdybym panu powiedział, co mnie kusi, no to odsłoniłbym się przed panem całkowicie. To nie będziemy rozmawiali o pokusach Leszka Millera, chociaż kuszenie Leszka Millera to jest temat dla artysty. Tak, podzielam pana pogląd. Był przecież kuszenie rozmaitych świętych. Było. Więc może no kuszenie Leszka Millera, świeckiego świętego, jak najbardziej. To może któryś z malarzy chciałby się do nas zgłosić, chciałby to przekazać. Mogę pozować. A jakiej firmy ma pan telefon? To jest oczywiście Jabłuszko. A, czyli amerykańska firma. Amerykańska firma. Pytam dlatego, że firma Huawei została wzięta pod lupę, nie tylko dlatego, że w Polsce okazało się, że jeden z przedstawicieli tej firmy, nie wiem czy nie szef tejże, okazał się być chińskim szpiegiem, ale w Kanadzie, w Australii i w paru innych miejscach te firmy odsunięto od przetargów rządowych. One nie mogą brać udziału w przetargach. Bo jest uznawane za firmę, no, chińską firmę wywiadowczą. Wywiadu, tak. Nawiasem mówiąc, założyciel tej firmy był swego czasu oficerem chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Nie jestem pewien, czy mój 11-letni syn nie ma telefonu tej firmy. Pewnie jest podsłuchiwany przez Chińczyków. Ale wie pan,
mieliśmy okazję, żeby popatrzeć na takie zadowolone twarze polskich rzeczników ABW, oficerów i tak dalej. Otóż zdemaskowanie szpiega to nie żaden sukces. Sukcesem jest odwrócenie go, znaczy przewerbowanie na własną stronę. To jest oczywiste, stronę. Że tak. No, ale może oni 10 już przewerbowali, jeszcze im się nie opłacało 11. Myśli pan? Nie wiem. Poza Mam nadzieję, że kogoś przewerbowali. Poza tym, jeżeli już się chce takie rzeczy robić, to robi się to w sposób dyskretny. Nawiązuje się kontakt z państwem, które, nazwijmy to, związane jest z podejrzanym. Czyli z Chinami w tej sytuacji? Wsadza się go do samolotu, odsyła i prowadzi się poufne albo bardzo dyskretne rozmowy polityczne. Co strony mogą na tym ugrać? A jeżeli się to robi tak ostentacyjnie, no to naraża się na zerwanie różnych więzi i na pewno to Polskę dotknie. Chińczycy są jednak niebywale praktycznymi ludźmi. No właśnie, są praktycznymi. No ale to jak są praktycznymi, mówiąc, to jeśli mają jakieś interesy, to będą je prowadzić. Nawiasem mówiąc, czy pan zauważył ton prasy chińskiej w tej sprawie? Wie pan, ja słabo po chińsku się rozumiem. Ja też nie znam chińskiego, ale są tłumaczenia. Otóż jeden z ważnych tytułów, reprezentujący opinię rządu chińskiego, napisał dosyć tak kpiąco: a cóż ten niby nasz szpieg mógł w Polsce znaleźć, czego Chińczycy nie mają? Jaka to nowoczesna technologia jest produkowana w Polsce? Może nie technologie, tylko nie wiem, dane dotyczące baz NATO, albo ja nie wiem czego zresztą. Nawiasem mówiąc, wie pan, to jest taki materiał do refleksji, bo my tutaj w Polsce, nasze władze mówią dużo o bezpieczeństwie naszego kraju. Ale przecież o dzisiejszej potędze państwa nie decyduje liczba czołgów, tylko jakość uniwersytetów. Czyli kształcenie ludzi, przygotowywanie, właśnie nowoczesne technologie. Nie tylko o bezpieczeństwie, ale nowoczesne w ogóle technologie, o potędze państwa. Proszę spojrzeć na Izrael, prawda? A nasze najlepsze uniwersytety w takim rankingu szanghańskim są w 500 na świecie. Dobrze, ale wie pan co? Zawsze jak widzę przed sobą polityka mówiącego takie rzeczy, mądrości skądinąd, to burzy się we mnie trochę krew, bo myślę, dobrze, a pan, panie premierze, co pan zrobił, żeby któryś z tych uniwersytetów nie był w 5, czy w 4, czy nawet w 3 setce, ale może w 1 chociaż setce? Miałem za mało czasu i nie mówię tego pod adresem tego czy innego rządu, czy tego innego premiera. Ile lat chciałby pan rządzić? 20? No, nie mówię poważnie. 10 co najmniej, żeby dokonać jakichś rzeczywistych, głębokich, trwałych zmian. Tylko wie pan, ja nie mówię tego pod adresem tego czy innego rządu, okay, tylko mówię, że jeżeli polskie władze, dzisiaj takie, jutro inne i tak dalej, chcą koncentrować się na takich przyszłościowych programach, takich programach strategicznych, to podniesienie jakości kształcenia, nowoczesne centra technologiczne, tworzenie różnych miejsc, gdzie wykuwa się rozwiązania, które dopiero w przyszłości znajdą powszechne zastosowanie, to jest właśnie ten cel. Wie pan, ja powiem nawet więcej. Pewnie takie rzeczy powinny być w jakimś uzgodnieniu z opozycją, tak, ale, bo to są rzeczy ponad podziałami. Ale jak pan doskonale wie, panie premierze, w Polsce nic nie jest ponad podziałami i zaraz pewnie historia zamachu, próby zamordowania Pawła Adamowicza też zostanie wykorzystana do kampanii politycznej, ponieważ w Polsce wszystko się wykorzystuje do kampanii politycznej, skoro Smoleńsk mógł się stać tematem politycznym, a nie czymś, co nas jednak w jakiejś żałobie łączy, to próba zamordowania prezydenta miasta też tak będzie wykorzystana. Niestety ma pan rację i ja nie podzielam poglądu ludzi, którzy piszą, mówią, że ta tragedia stanie się jakimś przełomem i tak dalej. Nic pan i ja widzieliśmy w Polsce wiele takich przełomów. Tak. Po każdej wizycie papieża mówiliśmy, tak, ach, będziemy teraz lepsi. Było pokolenie JP2, jak papież umierał, tak. Był Smoleńsk, tak? I za każdym razem wydawało się, że ten przełom rzeczywiście nastąpi, ale on nie nastąpił i teraz są, też są możliwe nastąpi. Takie drobne ludzkie przełomy, to znaczy jak pana spotkało nieszczęście, tragedia. Tak, to prawda.
to wielu ludzi z różnych stron, nie wiem, no, starało się przynajmniej okazać panu życzliwość. Tak, jestem bardzo wdzięczny, dlatego że rzeczywiście te reakcje, zwłaszcza z prawej strony, mnie bardzo przyjemnie wzruszyły. No tak, ale w życiu publicznym nie przynosi to żadnej refleksji. No cóż, może pan i ja dożyjemy jeszcze takich czasów, kiedy to będzie możliwe, ale na razie niestety nie można mówić o tym. Musielibyśmy żyć bardzo długo. Porozmawiajmy jeszcze o jednym wydarzeniu. Nie chcę rozmawiać o takiej polityce. Już zostawmy problemy koalicji takiej czy owakiej. I w Warszawie za miesiąc ma się odbyć wielka konferencja międzynarodowa dotycząca pokoju na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony to świetnie, że Warszawa została wybrana na miejsce takiej konferencji. Z drugiej strony Iran jest oburzony, bo Iran nie został na tę konferencję zaproszony. Ergo no, można domniemywać, że będzie ona dotyczyła tego, co zrobić z Iranem. No i szef irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że ci, którzy wzięli udział w poprzednim szczycie, są martwi, zhańbieni lub zmarginalizowani. A polski rząd nie zmyje z siebie hańby. Nie jestem pewien, czy to, że Warszawa została wybrana na miejsce tej konferencji, jest dobrym dla Polski pomysłem. Zaraz panu powiem dlaczego. Zacznijmy od tego, że ma się odbyć konferencja w sprawie Iranu, bez Iranu, bo Iran nie jest na tę konferencję zaproszony. Ja uważam, że ona ma dwa cele z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, żeby wysłać czytelny sygnał Izraelowi, że mimo iż Amerykanie wycofują się z Syrii, to w dalszym ciągu ten parasol rozpięty nad Izraelem będzie bardzo silny i niech Izrael nie boi się Iranu. A warto o tym wspomnieć, dlatego że w tamtym regionie właściwie tylko armia irańska może jeszcze zagrażać Izraelowi. I dwa, to właśnie, że w Warszawie jest zlokalizowany ten szczyt, to ma być taki sygnał, że w Unii Europejskiej nie ma jedności w sprawie polityki odnoszącej się do Iranu, bo przypomnijmy, że w 2015 roku sześć wielkich mocarstw podpisało specjalne porozumienie o ograniczeniu programu nuklearnego w Iranie i właśnie Stany Zjednoczone niedawno jednostronnie to porozumienie zerwały. Znaczy one zerwały jako Stany Zjednoczone, jako Trump. Tak? I na tym tle jest duże napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Ale z drugiej strony sam pan doskonale wie, dlaczego to się dzieje. Dlaczego Warszawa zgodziła się na pełnienie takiej roli? My zrobimy w tej chwili wszystko, bylebyśmy mieli Fort Trump. Właśnie do końca nie wiem dlaczego. No, myślę, że to chyba, jest dość czytelne. Jeżeli chodzi o Fort Trump, to jest według mnie za mało, dlatego że ta koncepcja tego Fortu Trump spoczywa na ruchomych piaskach. Pewnie nie wiemy, ile z tego będzie. Może nawet nie wiem, czy warto psuć sobie kontakty z tamtym regionem, dlatego że oczywiście to oznacza zamrożenie na pewnym poziomie tych kontaktów. No ale panie premierze, bądźmy konkretni, nie ma tamtego regionu. Akurat Iran jest w tamtym miejscu dość odosobnionym państwem, dlatego że kraje arabskie są w nim w mniejszym, większym konflikcie, a z kolei Pakistan, sąsiadujący z Iranem od wschodu, ma swoje problemy. To prawda, ale wie pan, najważniejsza będzie reakcja Unii Europejskiej, zwłaszcza tych głównych krajów Unii Europejskiej, bo to porozumienie, o którym wspominaliśmy, jeśli chodzi o Unię Europejską, podpisały Niemcy, Wielka Brytania i Francja. No, zobaczymy, jak Unia na to zareaguje, ale myślę, że reakcje będą chłodne. To znaczy, że to nie będzie entuzjazm, że Polska awansowała do grona krajów, w których odbywają się ważne rzeczy. Tak? To będzie taka chłodna rezerwa. No. A gdyby pan był premierem, też by pan to zrobił. Musiałbym wiedzieć, jaki jest plan polityczny. I to, co mnie razi, to, że my nie znamy tego planu politycznego. Chciałby pan o tym opowiadać ludziom. To znaczy, a dlaczego nie? A ja panu opowiem, dlaczego nie. Pan mi przecież wielokrotnie o tym opowiadał, także trochę tutaj, że jak się działy rzeczy hiperważne w relacjach polsko-amerykańskich, primo sprawa pułkownika Kuklińskiego, a sekundę później więzień CIA, lądowań CIA w Kijku, tak? Więzień? Nie było oczywiście żadnych. To Radosław Sikorski wszystko zmyślił w książce. Bogatą wyobraźnię ma pan Sikorski. Tak? Nie było żadnych więzień CIA w Polsce? No nie, litości. Naprawdę możemy już przestać ludziom wodę z mózgu robić.
już po latach, już naprawdę, już niech pan się przynajmniej uśmiechnie, powie, dobra, nie, okay. Nie będę się uśmiechał, po prostu mówię to, co zawsze mówiłem. No ale dobrze, chce pan powiedzieć, chcę powiedzieć, że wtedy pan też milczał, nic nie mówił, ale... bo prowadził pan prawdziwą politykę poważną, w której chodziło o to, że no dobrze, my zrobimy coś, Amerykanie dadzą nam coś. No dobrze, ale kiedy razem z prezydentem Kwaśniewskim podejmowaliśmy trudną decyzję o zaangażowaniu w Iraku, to ja jako premier poszedłem do Sejmu, złożyłem informacje i uczestniczyłem w dyskusji, w debacie sejmowej. Opowiadał pan wtedy tylko o tym, że będziemy tam obecni militarnie. Zresztą przy okazji opowiadano o polskiej strefie okupacyjnej i o tym, jakie to Orlen będzie miał korzyści z wykorzystywania irackiej ropy. To, co później się stało i dlaczego pewne inne rzeczy się nie stały, to już nie jest moja kwestia. Nie, ale natomiast, wie pan, ale panie nie opowiadał pan, nie, ale chodziło mi o to, wie pan, co teraz powinno się dziać? Pan prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby poinformować Radę o założeniach tego szczytu, a pan minister spraw zagranicznych, przynajmniej na komisji sejmowej, powinien oświecić parlamentarzystów i przedstawić ten plan polityczny, a najlepiej, gdyby po prostu Sejm o tym poinformował. Jakoś nie tak się to odbywa w krajach, w których parlament dysponuje funkcjami kontrolnymi w stosunku do rządu, a nie rząd kontroluje parlament. W Polsce od dawna jest tak, jak pan powiedział, to rząd kontroluje parlament. No to bardzo niedobrze. Nie że w tak Sejmie jest. Prowadzi się prawdziwą politykę. Po raz ostatni prowadziło się politykę w Sejmie wtedy, kiedy Aleksander Kwaśniewski uciekał z gabinetu, z pokoju sejmowego po drabinie. Co pan powie? Tak, a od tego czasu już się nie uprawiał polityki. Aleksander Kwaśniewski uciekał po drabinie? Były takie sceny. Pan to pamięta, ja to pamiętam, ale niektórych naszych słuchaczy nie było na świecie, więc no... Powiem, na to szczędźmy im takich przykładów, które mogą w nich zachwiać w tym sumie dość koszmarnym wiarę w państwo polskie. W tym sumie dość koszmarnym dniu, żeby sobie powiedzieć, no cóż, no, trzymajcie się jakoś, drodzy państwo, miłego dnia życzymy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo.